Dobrze, teraz porobimy sobie taką rzecz, popatrzymy na toki myślowe, ponieważ to nas najbardziej interesuje. Wiecie, nie musimy zbytnio zajmować się tematem tego, jak działa duch, dusz człowieka, bo to nasza relacja z Bogiem, ona powoduje, że duch się cały czas będzie jakby, nawet będzie jasny, duch będzie coraz bardziej jasny. Relacja z Bogiem powoduje, że jakieś działania ducha są jasne i my nie musimy ich analizować specjalnie. A one bardzo momentalnie są jasne. Ciało, no to jest bardzo jasne. Jawne są uczynki ciała. To jawne. Ciała, nie ma, ciało w ogóle nie ma nic ukrytego. Jawne są uczynki ciała. Jawne. Rozumiesz? Po prostu. A największe zamieszanie, jakie jest, to jest w duszy człowieka, w psychice. Psychika człowieka to jest coś, z czym chrześcijanie mają największy kłopot. To jest największy kłopot, bo tam w duszy człowieka następują to jest ten łącznik ciała i ducha i tam następuje najwięcej pomyłek. Toki myślowe, dlatego Paweł tak najbardziej naciska, mówi: zmieńcie myślenie. To jak wy zmienicie myślenie, to już jesteście w ogóle, to już jest kozactwo, to już jesteście mistrzami świata, jak wy myślenie zmienicie. Dlatego będziemy mówili o tokach myślowych. I pierwsza rzecz, ponotujcie sobie może, ja będę tak. Nie będę cytował tych tekstów, tylko będę wam podawał tytuły i będę je troszkę omawiał. Psalm 94:11. Ludzkie myśli to marność. W ogóle marność. Tak są nazwane w Piśmie Świętym. Każda myśl nieprzemieniona przez Bożą prawdę, każda myśl, która jest przeciwna Bożej prawdzie, Bożym standardom, to marność. Marność to jest bycie ulotnym, nietrwałym, bezcelowym i bezwartościowym. Ulotnym, nietrwałym, bezcelowym, bezwartościowym. To jest bycie marnym. To jest marność. A więc ludzkie myśli, one są ulotne. One przebiegają przez człowieka jedynie. Nietrwałe. Ich jakby funkcje są nietrwałe. To, co one niosą, to jest nietrwałe. W skali wiecznej na pewno. I w większości podstawowych takich elementów, jeżeli chodzi o tematy życiowe, nietrwałe są. Są też bezcelowe, czyli one nie posiadają nadrzędnego celu funkcjonowania. Na przykład nawet takie szlachetne rzeczy. Takie szlachetne, nie wiem. Pomagają mi bezdomni, że przetrwam. Teraz podchodzi do mnie bezdomny w niedzielę na dworcu, mówi: czy byś, czy może pan mi jakieś pieniądze dać, tak dalej. Dobrze wyglądający bezdomny. Mówiłem, pieniądze dałem, on mówi: jestem bezdomnym 17 lat, opowiada mi tam taką historię. Facebooka nawet na tym bezdomnym. Czy spotkałem takiego na ulicy? Bardzo elegancki facet. Spojrzałem mu na dłonie, ja tu na dłonie patrzę jakim stanie. Dobrze wyglądający taki bezdomny, umiejący się ogarnąć na ulicy. Mówi, że no bo bezdomność, ten problem, mówi, wiesz co, jesteś bezdomny, bo takiego dokonałeś wyboru. Nie, bo ja straciłem rodzinę, bo to ja mówię, rozumiem, bo rodzina nie jest celem. Mówi, słucham, ja mówię, no rodzina nie jest celem. Mówi, wiesz, ja mam ze sobą ponad 10 lat więzienia, mam bardzo, mówię, poróżnięte życie, ale ja odnalazłem cel wtedy, kiedy poznałem Jezusa. Spotkanie z Jezusem powoduje,
że rysuje się cel prawdziwy. Mówiłby, natomiast jego, on miał naprawdę takie bardzo logiczne myśli. Poruszył kilka spraw społecznych, życiowych, taki trzeźwy normalnie facet, wiecie, taki. Ale on pokazał, on, żadna z nich nie miała celu, tak? Jego istnienie jest, jako bezdomnego, jest bezcelowe, jego poglądy. I grupa ludzi, która na przykład dba, żeby bezdomni mieli ciepło, dobrze, to bezcelowe działania, bo to jest kwestia wyprowadzenia ich z bezdomności, a nie pomagania im przetrwać. To bez celu pomagać im przetrwać. Bez celu. To znaczy, to dobrze brzmi, tak? I myśli ludzkie, jaką marność, są bez wartości, nie posiadają żadnej wartości, czyli żaden tok myślowy w Bożych oczach, on nie posiada wartości. Nieważne jak to jest twórcze, nieważne jakie to cudowne jest, to nie posiada wartości. O tym mówi Psalm 94.1. Izajasz 55.8 pokazuje nam, że Bóg nie ma nic wspólnego z ludzkimi tokami myślowymi. Nic. Nic, nie trochę, ale nic. Bóg nie ma nic wspólnego z nieprzemienionym Jego prawdą umysłem. Nic. Rozumiecie? Nieważne, jak to będzie piękne na poziomie religijnym czy humanistycznym. Nic nie ma z tym wspólnego. Dalej Izajasz 59.7 pokazuje, że myśli ludzkie są zgubne. Że one do zguby prowadzą, czyli postępowanie zgodnie z ludzkim tokiem myślowym, nieprzemienionym za pomocą prawdy, to jest zgubne. Przypominam też, że przemienienie przez prawdę nie polega na tym, że człowiek czeka na to, aż jakowaś prawda wpłynie na myśli. Nie, bo to jest właśnie ta Pawłowa informacja, przemięcie, czyli zamięcie to, o czym myślicie dzisiaj, na to, jak winniście myśleć. Czyli bierze się prawdę Bożą, analizuje się ją i teraz porównuje się ją z własnym poglądem i teraz wymienia się własny pogląd na pogląd Boży. Oto przemiana myśli, dlatego, bo inaczej to zguba. Zguba. Rozumiecie? Zguba. Przykład. Ludzki pogląd, karcenie fizyczne dzieci jest złe. To jest ludzki pogląd. Jeden nawet pastor został do sądu wezwany, że w książce swojej dał takie informacje, nie, że to należy dzieci karcić. Ale to jest ludzki pogląd. I ten pogląd jest zgubny. Dziecko, które jest niekarcone, prawda? Krzywo się rozwinie. Każde. Każde. I teraz oczywiście jest na to kolejny ludzki pogląd, bo ja byłem karcony. Nie wiem, czy ty byłeś karcony. To raz. Bo może ty byłeś bity. Ktoś cię bił może. Karcony, a bity to jest wielka różnica. A może ty byłeś karcony, ale nie byłeś, tak? Jednocześnie kochany. Może takie coś się zrobiło. Prawda? Że ktoś cię karcił, ale nigdy cię nie nagradza. OK? Może taką krzywdę zrobić, bo karcenie, ono jest ściśle związane z nagradzaniem też. No tak funkcjonuje. A może zostałeś karcony, ale byłeś też rozgoryczany. Czyli wprowadzane poprzez pewne zachowania wprowadzono gorycz do twojego życia. Ja nie wiem, co ci tam zrobiono. Generalnie nie możesz zrobić takiego toku myślowego, że karcenie jest złe, bo ty byłeś karcony według twojego poglądu i tobie jest źle. Zasada Boża jest prosta. Nie żałuj synowi rózgi, a uratujesz psychikę jego. Kropka, tak jest postawione. A zatem odwrotność. Pożałuj
synowi Rózgi, a nie uratujesz duszy jego. Wow. Ludzie mówią, ja mówię, co chcesz z tym zrobić teraz? Nasza córka dostawała na tyłek od urodzenia. Na mały tyłek i była w ten tyłek bita paskiem. I koniec. Od małego. Ktoś powie, co to było? Ja mówię, co to było? To była zmiana poglądu mojego na pogląd Boży. Ten pogląd przyjąłem, będę tego poglądu wprowadził ten pogląd w praktykę, prawda? I do 5 roku życia, od urodzenia, Sara miała wymierzane kary cielesne. Dostawała na mnie na tyłek normalnie. Od 6 lat już, bo teraz ma 11 lat, nigdy nie otrzymała żadnej kary. Żadnej. Córka ma 11 lat, tak? Każde świadectwo ma z czerwonym paskiem, uczy się sama w domu, ma stały dostęp do internetu i nie ma żadnego limitu na to. Rozumiecie? Jest odrodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym. A w kościele ludzie przychodzą do mnie i się pytają, czy mogą ją zabrać do siebie na noc na przykład. Bo są błogosławieni przez samą jej obecność. Co się stało? Uratowaliśmy jej duszę. Sara ma prostą duszę. Sara nie posiada ani jednego zaburzenia. Jest to jedyny znany mi od urodzenia człowiek, tak? Którym się nie wytworzyło zaburzenie. Rozumiecie? Ale tok myślowy musiał być zmieniony. Dlatego Izajasz 59:7 mówi, że myśli ludzkie są zgubne. A zatem myśli przemienione przez Bożą prawdę nigdy nie będą zgubne. Nigdy. Ale nie możesz się zawieść na toku myślowym przemienionym przez Bożą prawdę. Bo skoro tok nieprzemieniony jest zgubny, to tok przemieniony nie jest zgubny. Bo u Boga jest tak lub nie. To zero-jedynkowa postać. Więc jeżeli ja przemienię tok myślowy, to ten tok myślowy zawsze, podkreślam słowo zawsze, będzie mi przynosił sukces. To jak kura znosząca złote jaja. Dlatego tak ważną rzeczą jest ta przemiana. Bo to jest sprawa życia lub śmierci, przyjaciele, pewnych elementów. Sprawa życia lub śmierci. Tereny 3.62, czyli lamentacje, zależy jaką tam masz Biblię. Tereny 3.62 mówią nam, że myśli szatana uderzają w ludzi i chcą znaleźć w nich swoje oparcie. Szatan zmienia swoje myśli w człowieka. Myśli szatana są silne. Myśl szatana jest silniejsza niż myśl człowieka. Dlatego szatan używa 100% umysłu, a ty używasz kilka procent umysłu. Myśl szatana jest bardzo silna. Coś, co często określasz jako opresja, to jest myśl szatana, która uderzyła w twój umysł lub emocje. Zależy co. To znaczy, generalnie jest tak, że to jest myśl uderzająca w myśl, emocja w emocję. To tak będzie najprościej. Myśl szatana, kiedy uderza w ciebie, to odczuwasz opresję. Na przykład zaczynasz... zaraz ci powiem, to w ogóle jest ciekawa rzecz. Zaczynasz odczuwać nacisk jakiś na twoje myśli. W ogóle wiesz. Czujesz na przykład depresyjny nacisk, ktoś mówi, że mam opresję, tak? Ale co to znaczy, że masz opresję? Zostało w ciebie uwolniona myśl szatana. Ona nie weszła ci do głowy, bo szatan nie może ci włożyć myśli do głowy. To nie ma czego, tylko szatan ci wkłada myśli, bo co to znaczy włożyć myśli? Którędy?
Jak się wkłada myśli? O czym uczyliśmy przed chwileczką? Tylko i wyłącznie szatan może za pomocą któregoś z Twoich zmysłów, rozumiesz? Któregoś z Twoich zmysłów lub odczuć fizycznych, bo to też jest ważne, czyli odczuć na poziomie fizyczności jakiś, on może wprowadzić, tak, element demoniczny w Twoje życie. On może to zrobić. Ty się czegoś osłuchasz, naoglądasz, doświadczysz. Rozumiesz, o co chodzi? On szuka, ale on cały czas bombarduje. I teraz, jeżeli w Tobie jest luka, rozumiesz, to ta myśl szatana, ona zacznie przez tą lukę się przesążać. I ona zacznie łączyć się, tak, z Twoim tokiem myślowym. Ale to musi być, Ty musisz mieć lukę. Na przykład zwracasz uwagę na coś. Dam ci prosty przykład. Napisałeś artykuł, jakiś taki hejt powstał i Ty czytasz ten hejt, czytasz go. I czytasz, tam jest napisane tak. Pan powinien się nawrócić, albo Ty bydlaku. Tak? Albo pójdziesz do piekła, albo to i Ty w ogóle przeczytałeś 40 tych hejtów, a potem siedzisz i mówisz tak, jakoś się tak źle czuję. Czemu ja się tak nie czuję i mam takie opresje? Wiesz, ja nie czytam hejtów na mnie. Ja mam taką zasadę, taka dobra zasada na Facebooku. Wiecie, jaka jest? Ktoś Cię hejtuje, to jest tak. Usuń komentarz. Inaczej, nie usuń, tylko ukryj komentarz. Nie obserwuj post. Nie. Ukryj komentarz, potem pojawiają się literki pod spodem, zablokuj go. I go blokujesz. Chlup! A po co Ci on? Po co Ci ktoś, kto Cię nazywa diabłem, świnią, po co Ci ktoś? Zablokuj go. Nie będzie więcej pisał, bo nie będzie mógł. Ja mam taką listę już zablokowaną. Taka lista. Tylko kolejni w kolejce czytają, bo tam 5000 mogę mieć, to kolejny sobie odpala, to w kolejce będzie czekał. Następny. Zajmują miejsce. Tam to wąt, to ciebie następny wchodzą. Bo ja to tłumaczę do tych, którzy chcą słuchać. A nie do tych, którzy mnie hejtują. W ogóle ja nie czytam. Czytałeś, co o tobie napisali? Ja mówię, no nie czytałem, co mnie napisali. No dlaczego miałbym czytać wyzwiska na mój temat? No przecież ja w ogóle, wiecie, ja mam w swoim życiu no, wiele wyzwisk słyszałem, no po co mam dalej wyzwiska słuchać? Ja w ogóle siebie lubię, szanuję, mam dobre mniemanie na swój temat, czemu ja mam w ogóle... No ale jeżeli słuchałbym tego, to by we mnie wchodziło. Jakbym się na tym jeszcze zaczął zastanawiać, no to już jestem gotowy. Jak ja bym sobie raz zadał pytanie, czy ja mam rację, rozumiecie? To ja bym się wywalił. A raz, jakbym sobie zadał pytanie takie. Jeden raz. Kiedyś Duch Święty powiedział taką rzecz. Musisz wierzyć w swoje objawienie. To na marginesie powiem, że to jest ważna sprawa. Musisz wierzyć w swoje objawienie. Mówię, okej. Okay. I wiecie, co zacząłem robić? Zacząłem uczyć się. Trwało to długi czas. Wycinać ze swojej psychiki wszystkie przeciwne temu myśli i odczucia i likwidować alternatywy. Jedzie o coś takiego, że przychodzi do mnie objawienie i ja w ogóle nie mam nic więcej. Jak koń. Klapki na oczach i idę i to robię. Nie mam w sobie nawet jednej myśli, to naprawdę można wytrenować, jednej myśli mówiącej tak, a może się nad tym zastanowić. A może inaczej. A może no. To duszy, nie od Pana? No. To jest wielki problem chrześcijan. Że nie wierzą w swoje objawienie. Biorą objawienie, a potem się zastanawiają na tym. W ogóle mają problemy ludzie. To jest w ogóle problem ludzi. Muszę to przemodlić. No, muszę to tak. Ja mówię, nie, ja przemodliłem już swoje chodzenie z Bogiem. Ja teraz biorę coś i idę i to robię. A jak się pomyli, że my to umrę. Umrę. Okej? Okay? Pójdę do Pana. Ku uciesze gawiedzi. Ale że zasadniczo się nie mylę.
to dalej będę żył. To Derek Prince zawsze tak mówił. Co ja poradzę, że mam rację znowu? Nic. Czas tym żyć. Myśli ludzkie są zgubne. Szatan uderza w ludzi, aby znaleźć w nich swoje oparcie dla swoich myśli. Uderza, uderza. Nie dziw się temu, że on tak robi. Dlatego, kiedy nie ma nóg, tak, to nie ma zguby, to nie ma połączenia w ogóle. Myśli przemienione, one nie przyjmą wejścia diabła, one nie przyjmą. Tam nie będzie miejsca, rozumiecie? Nie będzie miejsca. Ile ja miałem proroctw, ile ja miałem różnych rzeczy, co mnie nie już nie prorokowali, ja już dawno powinienem umrzeć. Dawno. Rozumieć? Przyjdzie, nie wiem, to już w ogóle... Tylko, że ja nie łączę się z tym. Nie łączę się. Ja nie mam czegoś takiego, że się nad tym zastanawiam. Nie daję diabłu wejścia. Nie daję diabłu wejścia. Ktoś do mnie mówi, ty bydlak, no ale bardzo mi miło, jestem martur apostoł. Ja w ogóle naprawdę, ja nie mam żadnych nawet negatywnych emocji wobec tego człowieka. Żadnych. Nie mam emocji negatywnych, w ogóle w porządku. I mogę przyjść, ja się z nim przywitam, w ogóle on mi powie w oczy. Ja mówię, dobrze, to, ale wiem, kim jestem, rozumiesz mnie. No ja wiem, kim ja jestem, no. Mówię, kurczę, no. Bo to mi to mnie podskoczy. Nie będę huczał na niego, krzyczał, bronił się przed nim, bo rozumiecie, bo to można ze sobą zrobić. Ja po prostu daję świadectwo, to jest możliwe do zrobienia. Nie ma, że ktoś cię... W ogóle nie można cię zranić nawet potem. No. Taki nie do zranienia jesteś. Znaczy dotknie cię coś. Bo czujesz to, rozumiesz, o co chodzi, ale to w ogóle ciebie nie wykolei, no. No nie wykolei cię, no kurczę, no dlaczego miałoby cię wykoleić, no. Człowiek, który jest właścicielem siłowni, na którą chodzę, jest wielokrotnym mistrzem, dwukrotnym mistrzem świata, wyciskają na ławce i on kiedyś wyciskał na ławce i mu się urwał tryceps. Mu się urwał? Tryceps. Normalnie mu się urwał mięsień. Ten mięsień mu tu uciekał pod tak. Potworne ciężary podnosił. Poszedł do lekarza. Lekarz mu to zszył. I włożył mu w gips. On przychodzi po jakimś czasie i mówi, po co pan to w ten gips włożył? On mówi, proszę pana, włożyłem to panu w gips z jednego powodu, bo pana znam. Bo pan by ćwiczył. Bo pan by ćwiczył, bo ja pana znam. Pan by sobie walił zastrzyki przeciwbólowe w tą rękę i pan by podnosił sztangę. Tylko dlatego panu to włożyłem w gips. Bo ja pana znam. Ja wiem, jaka jest pana determinacja. Pan jest mistrzem świata. Jeśli ja wyrobię w sobie pewien mechanizm, ten mechanizm mnie nigdy nie zawiedzie. Mechanizm związany z przemienianiem toków myślowych poprzez Bożą prawdę. To nigdy nie zawiedzie. Każda inna rzecz zawiedzie. Łukasz 10:27 mówi, że myśli są po to, aby nimi kochać Boga. Masz myślami kochać Boga. To nadrzędny cel myśli. Jeżeli nie wiesz, jaki jest nadrzędny cel myśli, to jest nadrzędny cel myśli. Masz kochać Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, tak? Całą myślą swoją. Myśli są po to, żeby jakby to jest główna taka przestrzeń, gdzie się buduje
nowy pogląd myślowy. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa. To jest taki fajny pierwszy filtr. Czy to, o czym myślisz, kocha Boga? To proste. Jeśli to nie kocha Boga, tak? To to nie jest przemieniona myśl. Jeśli nie możesz tym ukochać Boga. Tak. Jeśli nie możesz wyrazić, gdybyś stanął przed nim i wyraził, mówię, tym Cię kocham, tym Cię kocham, tym poglądem Cię kocham, tym Cię kocham. Kocham Cię tym, że palę, kocham Cię tym, że piję, tak? Nie można tak powiedzieć? Nie powiedziałeś tego? Kocham Cię, że cudzołożę, takie mam myśli o tym, żeby mordować, kocham Cię tym. Nie powiedziałbyś tego, prawda? No nie powiedziałbyś. No to to nie jest Boga. To nieprzemienione myśli. Nieprzemienione myśli. O tym mówił tam, iż kocha Boga każdą myślą swoją. Myśli są po to, aby nimi kochać Boga. One po to są. Drugi Koryntian 11:3 pokazuje, że szatan skaża myśli za pomocą kłamstwa na temat Boga. Czyli szatan uwalnia szereg informacji, które są przeciwne Bogu i chce, żebyśmy je podjęli. Żebyśmy zaczęli myśleć o nich. Żebyśmy zaczęli w ogóle rozważać te myśli. Coś przeciwnego Bogu. Wiesz, jak znasz Boga, znasz serce Boga, to teraz spójrz. Czy na przykład rozważanie tego, rozumiesz, że jesteś słaby. Jakie myśli? Słaby jestem taki. Mało wartościowy, taki w ogóle, taki... No taki jestem, no nikt taki w ogóle. Czy to w ogóle jest coś, co jest prawdą na Twój temat w sercu Boga? No nie. No skoro nie, to to, co teraz myślę, prawda, to nieprzemieniona myśl. Zwykła, światowa myśl. Więc co ja robię? No porzucam myślenie na ten temat. Wąt diable! Będę myślał Bożymi myślami. Położę się na tej mojej wersalce i będę teraz myślał, jaki ja jestem wartościowy. No. Nie wiem, co sobie będę wymyślał teraz, że chodzę w koronie, że tam mi się kłaniają, że dywan mi tam rozpostarli, że nie wiem, jakiś taki jestem w ogóle fajny, że wszyscy chcą się ze mną zapoznać, że zabiegają, pukają do drzwi, chcą mnie sfotografować. Ja nie wiem, co sobie zrobię w tej głowie, ale zrobię coś przeciwnego tamtym myślom, które wypaczają obraz Boga. Jak się przemienia myśli? No, no badam je, przyglądam się, czy to coś, prawda, to jest zgodne z Bożą prawdą. No nie jest to, nie jest to z Boga. To czemu to myślisz? No po co rozpościerasz te myśli takie? No dlaczego? Bo się przyzwyczaiłem. To się odzwyczaj. Od dzisiaj rozpocznij proces zmiany myślenia. No to to jest właśnie to. My jesteśmy przyzwyczajeni do różnych rzeczy. Bo od dziecka sobie pozwalaliśmy na to, żeby myśleć jak chcemy i bo nigdy nie wiedzieliśmy, że możemy myśleć inaczej. Księga Daniela 11:28 pokazuje nam, że szatan proponuje bogate myślenie, ale zawsze będzie ono przeciwne świętemu przymierzu. Bogate, szerokie myślenie proponuje szatan, ale przeciwne przymierzu w Chrystusie. Ja znam przymierze Boga ze mną w Chrystusie Jezusie. I wszystkie myśli teraz, które odchodzą od tego przymierza, to są myśli światowe. To są myśli naturalne. Boli Cię coś. Pierwsza myśl, boli mnie to strasznie, tak mnie boli, taki jestem. No, widocznie, zaziębiłem się widocznie. Tak sobie chodzi z tym myślą, bo zaczął kasłać, no zaziębiłem się widocznie. Zobaczcie, to jest takie proste. Pierwsza rzecz, którą robi człowiek, bo wziął tam, tutaj go coś swędzi, zaswędziało go w nosie, i takie myśli. Te myśli jakby same przychodzą, no bo to jest normalne.
Bo ja pokazałem wam, jak to reaguje. No fizycznie coś czujesz w swoim ciele, natychmiast z fizycznego ciała to jest impuls, to są mikrosekundy. Zrobiliśmy tutaj doświadczenie na zajączku. Mikrosekundy, natychmiast w głowie masz tok myślowy związany z tym, że się rozchorowałeś. I teraz popatrz. I ty zechodzisz, na przykład sobie tak myślisz o tym, 10 minut, 15, wiesz o co chodzi. Ale gdybyś natychmiast, tak? Natychmiast zaprzestał teraz. Poczułeś drapanie w gardle. Poczułeś, że ci z nosa coś leci. Gdybyś w ogóle nie podjął, wyobraź sobie, nie podjął toku myślowego zaproponowanego przez ciało. Tak? Powiedzieć, co by się stało? Choroba by się nie rozwinęła. Miałbyś się tak, jak dusza twoja. A dusza twoja w ogóle nie podjęła właśnie informacji z ciała, rozumiesz, że może się przeziębiłeś. Dodałbyś do tego wyznanie wiary. Jestem zdrowy, jestem silny. Żaden wirus nie jest w stanie mnie zaatakować, bo mój układ odpornościowy, rozumiesz, jest mocny. Nie rozwinęłaby się u ciebie choroba. Ale właśnie teraz pozwalasz sobie przyjąć informację, która zawiera w sobie pewien kod przeciwko świętemu przymierzu. Albo brakuje ci na coś. Muszę rachunki zapłacić. Pierwsza myśl, muszę zapłacić rachunki. Kurczę, nie mam pieniędzy na te rachunki. To jest taki, tak się myśli. No tak, tak, teraz będę miał te pieniądze, raz przeliczę, czy mi starczy tych pieniędzy. O, myślenie. Myślenie. Człowiek mówi, mogę sobie tak myśleć, nic się nie dzieje. Gówno prawda, że nic się nie dzieje. Właśnie myślisz przeciwko świętemu przymierzu. Właśnie takie coś robisz sobie teraz. Lajcie, takie nic się nie dzieje na razie. Nie ma takiego czegoś, że tutaj w ogóle wiesz, kupa demonów, coś tego. Nie. Ty po prostu teraz uchylasz furteczki. Za chwileczkę zaczną pukać do ciebie lęki związane z finansami. Zaczniesz wzmagać myślenie na temat pieniędzy. A ponieważ jesteś porządnym charyzmatykiem, to w panice zaczniesz wyznawać, że wszystko masz. Tylko to tak nie działa. Bo już sam początek jest krzywy. Ty wyznajesz, że wszystko masz, jednocześnie cholernie się boisz, że ci zabraknie. I ty myślisz, że to tak ma być. Że to takie coś jest. Nie. Także nie masa chrześcijan. Rozumiesz, o co chodzi? Masa. A dziwią się na przykład, że ktoś powie, ale ty tak nie masz. Ja mówię, człowieku. No jak ci powiem, że nie mam, to co? To uwierzysz mi, że nie mam? A jak ja ci powiem, że ja kontroluję moje myśli? Jak ja ci powiem, że ja kontroluję myśli? Ktoś powie, każdy, ja mówię, tak. Ja naprawdę kontroluję myśli. Ja się w tym uczę. Ja się kształtuję w kontroli myśli. Ja nie mam takiego komfortu, po prostu wiesz, że pomyślę sobie teraz. Wiecie co, jak można było jakby zbadać to, o czym myślę, to tam jest niesamowita pustka. Ja nie mam w ogóle, ja mam taką jakąś pustą przestrzeń. Ja się kiedyś tego bałem, wiecie? Że ja nic w głowie nie będę miał. A ja się teraz tego nie boję. Ja mam jedną myśl przewodnią. I ta myśl przewodnia, ona sobie hasa we mnie. To jest bardzo monotematyczne takie, rozumiecie? Takie bardzo mono. Tam nie ma dlaczego, po co, takich pytań. Wiecie, o co chodzi? Ktoś powie, to czym ty zagospodarowujesz tamten teren? A ja mówię, ale ja wcale nie mam wielkiej potrzeby zagospodarowywania terenu. Ja wiecie, nie jestem takim człowiekiem, który potrzebuje mieć milion mebli. Mnie to nie obchodzi. Ja lubię przestrzeń. Lubię przestrzeń. Ja pokochałem przestrzeń. Nie potrzebuję miliona różnych rzeczy wokół. Dlaczego? Po co? Czemu? Porozmyślam o tym, mówię, nie masz co robić, naprawdę? Pomyśl o czymś fajnym.
O czym? Ja nie wiem o czym. O czym lubisz? No kurde, ja nie wiem, co ty lubisz. Kanapkę lubisz? Pomyśl o kanapce. Oto takie jest to kanapka. Ja mówię, tak. Myśleniem o kanapce można zwalczyć diabła, nie wiem, czy wiesz. Bo w mojej Biblii jest napisane, myślcie tylko o tym, co przyjemne. Rozumiesz? Jeżeli kanapka z szynką jest dla ciebie przyjemna, to wizualizowanie kanapki z szynką spowoduje, że demony nie przyjdą do ciebie. A rozważanie poważnych spraw pod tytułem, czyli starczy do pierwszego, spowoduje, że otworzysz furtkę i ci się wpieprzą, rozumiesz, z całą menażerią. Ale jak będziesz rozważał kanapkę, to się zbawisz. Rozumiesz? Zbawisz się, bo zastosujesz Bożą prawdę. Ktoś powie, to jest takie banalne. Ja mówię, ale działa. Co mnie to obchodzi, że to banalne? Ludzie. Ja codziennie rano żrem w ogóle serwatkę smakującą jak tynk ze ścian. I naprawdę w ogóle, naprawdę nie rozkminiam tego tematu zbyt głęboko. Nie mam żadnych tych, rozumiecie o co chodzi? Proch, woda, tak? I wiara, że mi łydka rośnie od tego. To w ogóle ludzie komplikują rzeczy. A w naszych myślach jest mega skomplikowany ten ciąg, rozumiecie? Mega. Religia nauczyła nas nie mówić o różnych sprawach. Humanizm nas nauczył mówić o różnych. Tak nas nauczyli. Tak? Ale nas nie uczą, tak? Ani humanizm, ani religia, że mają myśli zmieniać. Zmieniać myśli. Drugi Koryntian 4,4 pokazuje nam, że diabeł interesuje się tylko tym, aby zaciemnić umysł niewierzącego, czyli tego, który nie ufa Bogu. Drugi Koryntian ile? Drugi Koryntian 4,4. Dzięki. Aby nie przyjmował on prawdy o chwale Chrystusowej. Tam nie jest mowa jedynie o tym, że to są niewierzący, to nienarodzenie z Bożego Ducha. Nie. Diabeł się interesuje tym, żebyś nie przyjmował prawdy o chwale. Czyli żeby w ogóle do twojego umysłu nie dochodziły informacje o chwale. Co to jest chwała? To jest potęga majestatu. To jest podwieczna władza. To jest największa siła. To jest ostateczny werdykt. Rozumiecie? Ostateczny werdykt. Ale nie. Ludzie myślą, pozwolę sobie pomyśleć o czymś pomniejszym. Jest jakiś problem. Rozważę problem. Zawsze rozważałem. Zawsze na tym poziomie dochodziło do analizy. Moje emocje są poruszone, odbieram impulsy. Teraz będę analizował zjawisko. Analizował zjawisko. Analiza nie jest zła. Nie chodzi o to, że się nie analizuje. Analizujemy różne rzeczy w życiu. Ja analizuję pod inspiracją Ducha Świętego. Mam taką w ogóle taką rzecz. Nie? Natomiast zasadniczo analiza sama w sobie, ona nie daje nam ostatecznych odpowiedzi. Rozumiecie? Analiza nie daje ostatecznych odpowiedzi. Natomiast przemieniany umysł jest tak mocno, rozumiecie, rozwinięty, że potem momentalnie przychodzą analizy, takie szybciutkie. To nie trzeba w ogóle... Dzisiaj w internecie zacząłem takie, że było tak naprawdę 4 plus 4 odjąć 4 równa się 9. I tam było chyba, kto w 10 sekund wyjaśni tą rzecz, tak? Spojrzałem. Pierwsza rzecz. Zobaczyłem, to jest zapałek ułożone. Przełożenie jednej zapałki w dziewiątce daje nam 0.
Momentalnie. Dlaczego? Czysty umysł. To banalna sprawa, ale mam umysł czysty. Rozumiecie? Czysty umysł. Bo ja pierdolę z zapałki. Okay. Nie wiem, gdzie to jest. 3 sekundy. Czysty umysł. Gdy ma... Rozumiesz? Pierwsza rzecz, analiza matematyczna. A czysty umysł zupełnie inaczej zrobi. Niezaciemniony. Ja wierzę, że Bóg Wszechmogący mieszka w moim duchu. Ja wprowadzam do swojego życia myśli związane z potęgą Boga. Choroba to potęga tego świata. Niemoc to potęga tego świata. Ale ja wierzę w nadrzędną formułę, która jest we mnie. Wiecie, że ja najpierw zawsze mówię, że to już potrafię, dopiero potem analizuję, co to jest. Ktoś powie, że to jest niebezpieczne. No, ja no. To jest niebezpieczne. A kto ci powiedział, że chrześcijaństwo jest bezpieczne? To jest bardzo niebezpieczna w ogóle droga. Bardzo niebezpieczna droga, nie? Jak to? Przecież nigdzie nie można wstać, to bezpiecznie, że tam bezpieczna droga jest. Wręcz przeciwnie, że mówi, będą was zabijać. Nie jest bezpieczne. Natomiast jest to zupełnie ta przestrzeń, ona wychodzi poza granicę bezpieczeństwa. Ty nawet nie myślisz tutaj w kategoriach, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne, tylko ty po prostu absolutnie wierzysz. Bardziej wierzysz w to, że wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie, niż w analizę tego, że nie potrafisz tego. Bo umysł natomiast analizuje, potrafisz, nie potrafisz. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Tak, rozumiesz, umiem to zrobić. Wprowadzam taki kod do mojego umysłu. Umiem zrobić to, umiem taką rzecz zrobić. A potem wiecie, co robię. Idę w ogóle i to robię. Mówię, no i dobrze, mówię, i koniec, no teraz. I kręcę w tym coś, tak? I patrzę, ukręciłem, dobrze wyszło. Ale kiedy się cofnę, to tego nie zrobię. Dzieje apostolskie 17:29 pokazują nam, że nieprzemieniony umysł jest skłonny do bałwochwalstwa. Dzieje apostolskie 17:29 skłonny do bałwochwalstwa. Czyli on będzie wytwarzał potrzebę, tak, tworzenia bałwanów. Bo on musi komuś służyć. Wiecie, że umysł musi służyć, w ogóle dusza musi służyć. Raz tworzy sobie bałwany. Drugi Koryntian 3:14 mówi nam, że religia przytępia umysł. Religia przytępia umysł. Ona powoduje, że człowiek ma przytępiony umysł. Ludzie są w ogóle po studiach inteligentni. Wydawałoby się, że powinni w ogóle jakoś składnie zafunkcjonować. Człowieku, no takie rzecz, brednie życiowe potrafią opowiadać ludzie, że ja mówię, no nie mogę, no człowieku. 2 Koryntian 3:14. Przytępia umysł religia. Dlatego tak ważną rzeczą jest unikać tego. Unikamy. Z tym się nawet nie... Jakby tego się nie... Ludzi religijnych się nie przekonuje. Rozumiecie? Się nie przekonuje ich. My w ogóle prawdy głosimy i idziemy dalej. Nie przebywamy w tym środowisku. Myślowo nie przebywamy. Nie przebywamy myślowo. Pierwszy Koryntian 2:16 pokazuje, że Bóg już określił koniec naszego procesu przemiany. On widzi święty koniec. Ty musisz w ogóle, wiecie, to jest przy przemianie myślenia na samym początku, tak? Przez wiarę ustanawiamy, że mamy prawidłowe myślenie. To jest od razu. Ja myślę prawidłowo.
Ojcze, dziękuję Ci, że ja mam myśli, ja się nie modlę o myśli Chrystusowej, ja mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że jestem myśli Chrystusowej, że ja myślę prawidłowo. I oczywiście nadal jeszcze zachodzą reakcje błędu i, trzeba to przemieniać, ale ja już ustanawiam to na początku. Ja mówię, diable, Ty mnie nie zwiedziesz nigdy, bo ja jestem myśli Chrystusowej. Myślę jak Bóg i rozumiem jak Bóg. Bo ja wierzę w to, że Bóg to jest sprawca i dokończyciel mojej wiary. Dalej, Rzymian 12:2 pokazuje, że stary umysł to jest mentalność świata, a nowy umysł to jest rozumienie tego, że Bóg jest ponad każdą formułą, która jest w świecie. Stary umysł to jest mentalność świata, to jest światowe myślenie. Nieważne, dobre czy złe, rozumiecie mnie? To jest stare, to jest światowe myślenie. Światowe myślenie to jest światowe myślenie. A Boże myślenie to jest Boże myślenie. One mogą być bardzo do siebie podobne. Często brzmieć mogą nawet tak samo w pewnych sytuacjach, ale my musimy przyjąć od Boga. Ja muszę mieć prawdę Bożą jakąś, nawet jeśli ja miałem pewne poglądy w 99% podobne do tej prawdy, to ja muszę nawet ten 1%, rozumiesz, albo 0,01%, mówię, muszę zmienić dokładnie tak, jak mówi prawda. Dokładnie tak, jak mówi prawda. Na przykład nie miałem nigdy wielkiej uwagi, nie przywiązywałem do moich krewnych według ciała, ale jednak były takie osoby bliskie właśnie, gdzie dziecko moje na przykład. Rozumiesz? Wszystkich mogłem wyciąć, tam dziecko, żona nie. Wszystkich mogę tam krewnych, niepotrzebnie mi ci krewnych. Dziecko, tam żona, to jednak oni. No potem jest. O, jak już jest zbawiona, no to zbawiona żona, dziecko w ogóle, wie, a w ogóle tu, a tutaj w ogóle wiesz, no nie znasz nikogo według ciała. No jak ja na przykład mówię, kurczę, to, że ja znam Agatę tyle lat, według ciała, czy my ze sobą jesteśmy 27 lat? To nic nie znaczy, mówię. I co ja mówię? No, przychodzę do Boga, teraz posłuchaj, przychodzę do Boga. Klękam na kolana i mówię tak. A w czasu temu. Panie Boże, Ty mówisz, że nie znam nikogo według ciała. Dobrze, Panie. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że nie znam Agaty. Chcę ją poznać. Pomóż mi, Duchu Święty, poznać moją żonę według Ducha. Na przykład. To trzeba się upokorzyć. Jesteś człowiekiem tyle lat. I teraz ja muszę podważyć moją wiedzę o Agacie. Wiesz, co to jest podważyć wiedzę tylu lat związku? Wiedzę o przekonaniach, koncepcjach różnych. No znamy się, tyle czasu się znamy. To mówię, nie znamy się. Bo jak poznamy się. Się zapoznamy. Teraz się poznamy dopiero. To trudne jest takie. Mnie to umysł musi w ogóle, bo ty w ogóle patrzysz na człowieka, tyle razy mnie zrobił, znasz ten każdy fragment w ogóle. Czego znasz? No Panie, no ciała i duszy. No i mówiłem, że ja się zakochałem po latach. Ja podważyłem wszystko, co było wcześniej. Ja podważyłem wszystkie uczucia. Wszystko podważyłem wobec Agaty. Wszystko podważyłem.
się wyzerowałem, się rozwiodłem w środku, rozumiecie? Bo wziąłem prawdę Bożą i mówię, nie znam jej, nie wiem o co jej chodzi. Ja teraz potrzebuję, tak, przyjąć Twoje prawdy na jej temat. I zaczęło się. Prawdy się zaczęły. Najpierw to jest moja córka, a potem Twoja żona. No i dziękuję. I zaczynasz w ogóle, wiesz, i się wykolejasz. Uważaj, jak się odzywasz do mojej córki. Rozumiesz? Przewartościowanie. Dostajesz, że najpierw to moja córka, a potem twoja żona. To potem jest. Okazuje się, to nie jest najpierw moja żona. No ja posiadam prawo wtórne. Najpierw to jest córka Boga. To najpierw muszę do niej podejść jak do córki Boga. Bo jak do niej podejdę najpierw jak do żony, to mam pozamiatane. Pozamiatane mam. To pokuta. Muszę pokutować potem. Jak się podchodzi do córki Boga? No nie wiem, Panie Boże. To naucz mnie, jak się. To twoja córka. To teraz mnie powiedz coś. Oświeć mnie, jak do tej córki twojej podejść, co to mi, jak się zachowywać wobec niej. Rozumiesz, co to jest podważyć toki myślowe? Stare. No tu znam ją. Nie wiem, czy znasz właśnie, bo może nie znasz. Bo prawda mówi, że nie znasz nikogo według ciała. To czemu mówisz, że ją znasz? Dlaczego takie w ogóle coś? Bo teraz wyjątek mam takie. Według ducha. Ja muszę ją poznać według ducha. Według ducha. Jak tu poznać według ducha? No Boże, no to nie, ale ja wiem, Artur, nie przejmuj się, to jest moja córka według ducha. Jak będziesz chciał, Artur, to ja cię z nią zapoznam. Jaka to jest osoba? Poznasz ją. Izajasz 26:3 pokazuje, że umysł zmieniony przez ufanie Bogu, pokazuje umysł zmieniony przez ufanie Bogu i Jego Słowu. Umysł się zmienia przez zaufanie właśnie. To, że ja tą rzecz przyjmuję, to co wam przed chwilą powiedziałem, ja ufam i zaczyna się proces zmiany. Tak? Kiedy zaczynam ufać, bo nie ufam, no to podważam tą prawdę. Zawsze, patrz, weź pieniądze, dajesz pieniądze, no tu wyliczam, daj pieniądze, aha, to sieje w królestwo tyle. No hojnie się, no nie wiem, czy ja hojnie sieję, czy nie hojnie sieję, co? Ja nie wiem, czy ja hojnie sieję. Czy hojnie sieję, czy nie hojnie sieję. Czy z czym to jest związane? No i teraz zaczynam szukać, mnie, to ja się dowiem, Panie, bo nie wiem, czy hojnie, czy nie, bo ja nie wiem. Muszę wiedzieć. No i dochodzę do tego, że w ogóle przyjaciela poznaje się po tym, że kładzie życie za przyjaciół swoich. Aha, mówię. To musi dojść do granicy bólu. To hojnie zaczyna się w momencie, kiedy boli mnie, że tyle dałem. Dobrze. Mam punkt wyjścia. A tok myślowy stary mówi, ty jesteś nienormalny. To w ogóle. To trzeba racjonalnie myśleć. A mówię, okej, już, bo dobrze. Mówię, wymieniam. Rozumiesz, wymieniam. Zaczynam dawać na granicy bólu. Ludzie się boją, że na przykład to powoduje zatracenie granicy zdrowego rozsądku. Nigdy nie zatracisz zdrowego rozsądku, chodząc z Bogiem. Nigdy. Z czym się nie zdarzyło. Tak? Nigdy. Że siedząc w królestwu, nie miałem co w ogóle jeść, nie miałem na czynsz, nie miałem na opłaty, nie miałem na ubrania, na wszystko. Czy się zdarzyło.
Bo Bóg to jest zrównoważona postać. To jest Bóg porządku. Izajasz 32:4 pokazuje, że umysł musi pracować, aby się zmieniać. On musi, to jest praca, wprowadzanie rzeczy Bożych, to jest praca. Praca, to się nie dzieje, to się nie stanie samo. Przez siedzenie w ogóle na uwielbieniu, czy w ogóle gdzieś, to jest robota. Pierwszy list Piotra 1:3 uczy nas, żeby okiełznać umysł, czyli w ogóle umysłowi w wielu przypadkach my musimy narzucić pewien kierunek. Narzucić. Do tego często wyznanie jest potrzebne odpowiednie. Prawda? Narzucamy mu kierunek. I on z tym, on da taki ciężar, bo chrześcijanie to się boją tego, takiego czegoś, że jak oni nie mają takiego emocjonalnego chcenia do czegoś, to nie jest z Boga. Ja mówię, to głupota jest. No, a kto ma takie emocjonalne chcenie umrzeć w ogóle na krzyżu? Takie, Jezus miał takie emocjonalne, wstał rano, takie emocjonalne chcenie. Bardzo chcę, żeby mnie dzisiaj zelali batem i bardzo chcę, żeby mnie powiesili na krzyżu. Jestem taki najarany na ten krzyż, po prostu, że lecę i sam gwoździe niosę. No, że ludziom tak wydaje, że to Jezus miał taką, w ogóle taki stan emocjonalny. Nie miał! Stale są emocjonalny Jezusa, byłbym na granicy depresji. On tak nie chciał. My, Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Jaki mamy stan emocjonalny Jezusa? To jest niechęć emocjonalna. Tak? No niechęć, no nie chcę umrzeć, tato, no nie chcę, nie chcę. No kto chce umrzeć? Debil. Debil chce umrzeć. Normalny człowiek chce żyć. Umieramy przez wiarę w słuszną rzecz. A nie, bo jesteśmy emocjonalnie najarani na coś. Tak samo jak rezygnujemy z czegoś, na przykład, gdzie dochodzi do jakiegoś bólu, z uwagi na słuszną rzecz. Poświęcamy się z uwagi na słuszną rzecz. Chcenie to nie jest kwestia emocjonalna. A ludzie myślą, jak ja mam takie chcenie, jak mam dobre emocje. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, człowieku. Tak to efedryna działa. Rozumiesz? Dobre emocje. Okiełznać trzeba umieć. To pokazuje konkretne, tak masz myśleć, o takie coś masz myśleć. A on tak, i to jest taki ciężar na umyśle. Ja mówię, pochodź z tym ciężarem. Pochodź z tym ciężarem jak Ezechiel. Ezechiel mówi, szedłem, a ręka pańska mi ciążyła. No niech ci pociąży ta ręka pańska, czego ty się tak boisz? Ja biorę pewny tok myślowy, rzucam go na siebie i sobie pochodzę z nim teraz. No jest to ciężkie, trochę mnie dogniata. Tak? Wgniata mnie trochę. Przypowieści Salomona 14:30 pokazuje, że umysł spokojny zapewnia życie ciału, a namiętności niszczą ciało. Namiętności to są niezaspokojone toki myślowe. Przypowieści 14:30. Umysł spokojny to jest umysł, który nie posiada już takich funkcji natychmiast. Muszę to zrealizować. Natychmiast. Już teraz muszę to rozwiązać. Już teraz muszę to... Pamiętaj, taki bieg myślowy, tak? To w ogóle nie z Boga jest. To od razu na dzień dobry. Bo tutaj pokazuje, że namiętności niszczą ciało. Namiętność to jest niepohamowany tok myślowy lub stan emocjonalny. Rozumiecie? To jest namiętność. Dla ludzi namiętność to się wydaje, że to jest całowanie się, nie wiem, całowanie się. Nie, to głupota. To jest definicja namiętności. Jest niepohamowanie na poziomie myśli, na poziomie emocji. Tak? To o to tutaj chodzi. I teraz to niszczy. Takie coś niszczy. Dlatego to fajnie się rozpoznaje. A umysł spokojny to jest umysł taki, ok? To tak jest.
A gdzie taki brrrr w środku, no i to nie jest Boga, uspo. Tam, to to nieprzemienione jest. Już pójdę z nim porozmawiać, zaraz z nim porozmawiam. Uspokój się. Jak już musisz z kimś porozmawiać, tak? Już i coś cię pędzi w środku, to idź się pomódl. Posiedź albo się prześpi. Bo już. A dlaczego? To w małżeństwach często tak jest. Już pójdę, zaraz załatwi, wszystko załatwimy, wszystko załatwimy. A zaraz, w relacjach też tak jest. Często ludzie też przychodzą, od razu idę z kimś tam, załatwię tą sprawę. A dlaczego ty chcesz od razu z kimś sprawę załatwić? A po co? Uspokój się. Mówię, ma jesteś spokojny w środku? Nie. To nie z Boga. Zmień myślenie. Poszukaj prowadzenia. Znać prawdę. I ostatnia rzecz, 2 Piotra 3,1. Pokazuje nam, aby być czujnym w dbaniu o umysł. Naprawdę dbajcie o wasze umysły. To trzeba tak dbać jak o ciało. Naprawdę. Dbamy, pielęgnujemy, oglądamy odpowiednie rzeczy, słuchamy odpowiednich ludzi, wchodzimy w odpowiednie miejsca, dbamy, dbamy, dbamy. Rozumiecie, o co chodzi? Jak ludzie mówią, a to tam wam wolno to robić, nie my wszystko nie wolno. A to chodź tam, nie, no nie pójdę tam z tobą, bo tam człowieku śmiercią pachnie. No. Ja zbyt wielki szacunek mam dla siebie, żeby poszedł z tobą w tamto miejsce. No weź. Ja nie chcę słuchać tego, co tam jest. Ja nie chcę oglądać tego, co tam jest. To nie wolno wam w tej sekcie takiej muzyki słuchać. Nie wolno mnie słuchać każdej muzyki, tylko ja nie chcę, bo to mnie infekuje. Po co ja mam słuchać, proszę ciebie? Bo taki tum, 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 tum. Po co mam tego słuchać? Po co to mam robić? No po co? W jakim celu mam tum, 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 proszę ciebie? Po co? Wstrząsy miał jakieś mikro w środku, przed tym piłkarz pierwszy ligi, czy bokser. Nie chcę. Ja dbam o umysł. Ja umysł traktuję w ogóle jako coś ważnego dla mnie. Dlatego ja wiem, co mówię, co robię, ale ja też rozumiem, co znaczy nie dbać o umysł. Bo ja w swoim życiu byłem osobą, która nie dbała o umysł. I ja miałem zniszczenia przez to życie. Amen.